Dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest redaktor Tomasz Wiejski, portal wieści24.pl, ale także Historia bez cenzury. Drodzy Państwo, w najnowszym magazynie jest tekst redaktora o agentce Mossadu Izabeli Pedro. Polecam. Dzień dobry Państwu. Historia bez cenzury, jeszcze pewnie wrócimy na końcu, a dziś, drodzy Państwo, przeczytamy może nie najciekawsze, nie najmądrzejsze, ale na pewno interesujące tweety naszych propagandzistów. Dlatego może nie najciekawsze, dlatego że demonstrujące to, jaki format ludzi rządzi w tej chwili Polską. Panie redaktorze, co pan przygotował w tym tygodniu, jeżeli chodzi o wykwity myśli pisowskiej? Drodzy Państwo, panie redaktorze, drodzy Państwo, na pewno część z Państwa pamięta taki słynny duet wokalny Milli Vanilli, który przebojem w latach 80. wszedł na rynki muzyczne, zdobywając popularność, wiele nagród. Na koniec dnia się okazało, że Milli Vanilli nie są tymi, którymi są, a za nich śpiewał ktoś zupełnie inny. Oni tylko No, ruszali ustami. a oni tylko ruszali ustami, zgadza się, w przeciwieństwie do nas. I takim duetem Milli Vanilli zauważyłem, że jest duet Wojciechowski-Cenckiewicz-Wojciechowski. Nie wiem, kto którego ustami mówi, bądź czyimi ustami oni w ogóle mówią. Ale tak sobie popatrzyłem na ostatnie wzmożenie obydwu panów, szczególnie od czasu, kiedy pojawił się temat pana Tomasza L. Z komisji, nie wiem czy Likwidacyjnej, likwidacyjnej, Wojskowej Służby Informacyjnej, w którym prezesem, szefem tej komisji. tak, i jakby wzmożenie pana Cenckiewicza i pana Wojciechowskiego, bo oni tutaj w duecie grają. No bo Wojciechowski był jego zastępcą w komisji likwidacyjnej. Tak, ich wzmożenie rozpoczęło się od momentu, kiedy pan Cenckiewicz wystąpił przed kamerami i się spocił. I Ja tak teraz to się. tylko krótko tylko wyjaśnię, o co chodzi. Tak. TVN ujawnił, że zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa 17 marca 2022 roku Tomasz L. był jednym z likwidatorów wspólnie z Cenckiewiczem i Wojciechowskim Wojskowych Służb Informacyjnych. Panowie, którzy do tej pory zazdrośnie strzegli swojego prawa likwidatorów WSI, pod przywództwem równie światłym Antoniego Macierewicza, nagle chcieli osierocić tą komisję i stwierdzić, że w sumie to ich szefem był Radosław Sikorski, minister obrony narodowej, a oni tylko wykonywali polecenia. Była to oczywista dezinformacja, nieprawda, próba zrzucenia odpowiedzialności za to, że współpracowali przynajmniej z jednym człowiekiem na razie, co do którego wiemy, że są poważne zarzuty o szpiegostwo. I nie są to, drodzy Państwo, informacje Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak podawane to jest przez obecną władzę, ale zgodnie z informacjami moimi i Tomka Szwajgierta, pan Tomasz L. został zatrzymany na podstawie materiałów i na polecenie naszych sojuszników amerykańskich, którzy przekazali stosowne materiały. I w zasadzie do 7 grudnia był spokój. Pan Wojciechowski z rana napisał takiego tweeta 7 grudnia. Dziękujemy za odwiedziny w Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego. Dobre słowo i polecamy się na przyszłość. Prawda, jakże znamienne, że to Centrum Pieniądza i Narodowy Bank Polski i polecają się na przyszłość, ale już chwilkę później się zaczęło. Pan Jan Grabiec, poseł Koalicji Obywatelskiej, po ujawnieniu faktu, że pan Tomasz L. z rzekomo poruczenia panów Wojciechowskiego i Cenckiewicza znalazł się w tej komisji, napisał krótko: Macierewicz i Kaczyński dopuścili się rosyjskiego szpiega do najgłębszych tajemnic wywiadu wojskowego. Czy to głupota, czy zła wola, wszystko jedno. Obaj powinni być odsunięci jak najdalej od wpływu na stan bezpieczeństwa Polski. A na to pan Wojciechowski skwitował w swoim twicie z 8 grudnia, już bo zrobiło się nerwowo: dobry materiał na pozew sądowy, naprawdę dobry. Tak, to jest bardzo dobry materiał. Może nie na pozew, a na akt oskarżenia wobec może panów Wojciechowskiego i Cenckiewicza, ale to zobaczymy.
Pan Wojciechowski później retweetował swoje własne tweety i pan Cęckiewicz retweetował tweety pana Wojciechowskiego, pisząc tak, 7 grudnia z wieczora. To dopiero manipulanci. Komisja Macierewicza do spraw WSI. Nigdy taka nie istniała, jak już to Radosława Sikorskiego, ministra obrony narodowej w rządzie premiera Jarosława Kaczyńskiego, który to minister powoływał skład komisji likwidacyjnej WSI. O tym w tytule nie ma ani słowa. A propos TVN. Państwo możecie sobie wyobrazić, że czy celowo, czy niecelowo, jakby były dwie komisje. Jedna była do spraw likwidacji WSI, a druga do spraw weryfikacji WSI. Ja może wyjaśnię tutaj sekundę. Komisja likwidatorem, taki status miał, likwidator Wojskowych Służb Informacyjnych w randze wiceministra Antoni Macierewicz. I on zajmował się wyłącznie tymi dwiema komisjami. Nadzorował Cęckiewicza w jednej komisji likwidacyjnej, a sam przewodził weryfikacyjnej i pracował na kwitach, które mu Cęckiewicz przynosił. Notabene były wśród nich bardzo mocne wtedy różnice zdań. Ja, to Państwa mogę zaskoczyć, jestem na ty ze Sławomirem Cęckiewiczem. Popracowaliśmy razem w redakcji Wprost, on tam publikował teksty. Natomiast zbanował mnie gdzieś z 2 lata temu, bo jakoś mu się nie spodobały nasze wymiany zdań na Twitterze. To zresztą jest charakterystyczne, że panowie z tych rejonów, po prostu ludzi, z którymi nie chcą polemizować, którzy mówią im rzeczy, których oni nie chcą słuchać i psują im, że tak powiem, wydźwięk, po prostu banują, żeby nie przeszkadzali ich, nie peszyli swoim zrozumieniem rzeczy ich czytelników. Więc Sławek Cęckiewicz wtedy nie był jeszcze tak wiernym sługą Macierewicza, jak jest dzisiaj. Uwaga, dla niego Macierewicz był niezbyt, niewłaściwie radykalny. Macierewicz wtedy zajmował się kolekcjonowaniem haków, a Cęckiewicz chciał wszystkich po prostu piętnować, żelazem wypalać, autentycznie, takie miał podejście pryncypialne. Więc z kolei Radosław Sikorski, można powiedzieć, od samego początku bardzo mu się nie podobało to, że mu Kaczyński wrzucił Macierewicza i on nawalał się z tym Macierewiczem, domagając się jego dymisji i to właśnie kwestie właśnie, nazwijmy to, macierewiczowskie, tak jak ja to zapamiętałem, stały za odejściem Radosława Sikorskiego z rządu właśnie PiS, ten brak zgody na to, co wyczyniał Macierewicz. To na pewno była jedna z takich znanych wówczas dziennikarzom przyczyn tego rozwodu. I to Macierewicz rządził, bo to nie ma żadnych wątpliwości. On odpowiadał za likwidację Wojskowych Służb Informacyjnych, za tą komisję, która została powołana, podpisem oczywiście Sikorskiego, ale Sikorski podpisywał to, co dał mu Macierewicz, co zostało mu przekazane. Nie powoływał tam żadnych własnych ludzi, a komisja weryfikacyjna brała materiały i dopuszczała, kto z ludzi dawnych służb WSI może być przyjęty do SKW, do Służby Kontrwywiadu Wojskowego i do SWW, czyli Służby Wywiadu Wojskowego. Drodzy Państwo, jest tak, że osoby, które są związane ze służbami, bądź też współpracują ze służbami, no, są to osoby, które trzymają się pewnych zasad. Jedną z nich jest to, że publicznie nie komentują pewnych tematów. Nawet jeżeli takie tematy się pojawiają w przestrzeni publicznej, to milczą. I to milczenie wcale nie jest wymowne, tylko to milczenie jest podyktowane pewnymi właśnie zasadami, że nie wyciąga się takich spraw na światło dzienne, tylko zostawia się je odpowiednim organom śledczym i służbom, aby zweryfikować. Pan z kolei Cęckiewicz wpadł w tak zwane wzmożenie, o którym sam mówił, że jest wzmożeniem, mówił, pisał i tutaj zacytuję go dwukrotnie. Pan Cęckiewicz napisał, że wzmożenie, które widzimy w ostatnich dniach, jest związane z pewnym strachem dotyczącym możliwości ujawnienia wszystkich okoliczności związanych z polityką resetu. Co to była polityka resetu, zaraz pan redaktor Piński państwu wyjaśni. I drugim swoim wpisem pan Cęckiewicz
I tutaj uwaga, na pewno Państwo znacie takie powiedzenie, że tylko winni się tłumaczą. No coś w tym jest, tak? Że ten człowiek, który jest winny, nagle znalazł się w sytuacji trudnej, próbuje jakoś się ratować. No pan Cęckiewicz dotychczas był gdzieś na uboczu, a to tego opluła, to tamtego i nikt się go nie czepiał. A tu nagle dostał, tak powiem, z grubej rury, nie śmiejcie się państwo z mojego R, bo ono jest klasycznie francuskie albo żydowskie, jak to woli. Dlatego zawsze się ze mnie w szkole śmiali, mówiąc, powiedz rura albo charakter. No ale wracając do pana Cęckiewicza, napisał takiego tweeta. Bardzo mi się ten tweet spodobał, cytuję go. Napisał go w punktach. Po pierwsze, nie znałem Tomasza L. Do komisji likwidacyjnej do spraw WSI powołał go minister Sikorski i wtedy go poznałem. Nigdy nie utrzymywałem z nim relacji. Jego rola w komisji była marginalna i dostęp do wiedzy miał ograniczony, co potwierdzają dokumenty. Cieszę się ze śledztwa i mam zaufanie do naszych służb. No proszę Państwa, przypomniał mi się tekst z filmu Ryś Stanisława Tyma. Akurat wypowiedział go ten tekst Marek Kondrat, kiedy jedna z aktorek zapytała się go, czy zna, tak, która grupa społeczna cieszy się największym zaufaniem. A na to odpowiedział pan Marek Kondrat, tylko debile się cieszą. Jakby taką tutaj zrobię taką paralelę z paralaksą do tego, że pan Cęckiewicz się cieszy ze śledztwa i ma zaufanie do naszych służb, szczególnie do tych, które usunęły z bazy osób poszukiwanych, z bazy Schengen, pana Izdebskiego i zdążył wtedy się spreparować w popiół. A teraz pan redaktor Piński państwu wyjaśni, co to jest reset, bo to jest istotne. A to zależy, który reset, bo ja tak jak mniemam, to mowa jest o resecie pomiędzy stosunkami rosyjskimi, polskimi, amerykańskimi czy rosyjskimi, bo reset... Powiem tak, no, ja na przykład jestem ostatnio namawiany do resetu w stosunkach z PiS-em i z Jarosławem Kaczyńskim przez funkcjonariuszy. Przez reset miano by oznaczać to, że puszczamy w niepamięć wszystkie rzeczy, które nas poróżniły i staramy się zbudować relacje na nowo i w duchu wzajemnego zrozumienia i pracy. Proszę Państwa. I teraz idziemy dalej, ponieważ sytuacja się rozkręca. Mamy 9 grudnia. Spocił się pan Cęckiewicz jak jasna cholera. Podsielał z niego strumieniami. Strasznie to wyglądało. W ogóle genialne zdjęcie Piotra. Tak. I teraz, proszę państwa, nie wytrzymał. Nie wytrzymał i wypalił na Twitterze 9 grudnia. Aż muszę się przygotować. Wy obrońcy kursantów GRU, WSI, SB, co ludzi KC, PZPR na listę wyborczą wzięliście. Prowokatorzy marszałkowi, co autem szefa ABW, ruskich agentów woziliście. Resetowcy na Ryszkina, wy mnie w agentów SWR nie ubierzcie, bo sami ich rozprowadzaliście po urzędach. Poezja wysokich lotów. Ja może od razu... Ja musiałem przeczytać to ze 4 razy. Naryszkin to jest szef służby wnętrznej rozwiedki, czyli służby wywiadu zagranicznego. To jest coś, co się narodziło po rozpadzie KGB. Tak, no. To jest taki wydział, który wojuje z GRU. Nie do końca. Oni tam, no jest takie, powiedzmy sobie, taka zdrowa, siostrzana rywalizacja. Natomiast... No nie wiem, nie znam się, tak? Co ja tam wiem? Natomiast śmiejemy się wszyscy, natomiast... Sławomir Cęckiewicz, wypominający platformie ludzi dawnych służb, jest, których promocje do ludzi dawnych służb i promocje ludzi dawnego PZPR, no powiem szczerze, brzmi o tyle śmiesznie, że gdybyśmy policzyli, no to mamy wśród takich prominentnych ludzi dawnego PZPR prokuratora Piotrowicza, którego wsadzili do Trybunału Konstytucyjnego. Mamy byłego prezesa PKN Orlen, Wojciecha Jasińskiego, który dostąpił najwyższych apanaży wśród, no, najwyższe stanowisko biznesowe, które powierzył mu sam Jarosław Kaczyński. No bo przecież Kaczyński decyduje o wszystkich najważniejszych nominacjach w Polsce na spółki Skarbu Państwa. Mamy wreszcie
też Łapińskiego, który był PO prezesa TVP, był szefem Jacka Kurskiego jeszcze w Radzie Nadzorczej. No były to naprawdę to kolejne rzeczy. Był Czabański, jest szef mediów narodowych też, z pięknym epizodem w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. No, mamy tych ludzi, no, w jakiejś tam komunistycznej przybudówce to Karol Karski, europoseł. No, Naprawdę. lista jest bardzo długa. Znaczy, Prawo i Sprawiedliwość jest chyba jedyną partią polityczną w Polsce, która zgromadziła w takiej ilości, nie wiem, jakichś ubeków, konfidentów, partyjniaków i naprawdę takiego już marginesu polityczno-społecznego komuny. I proszę Państwa, 9 grudnia pan Cenckiewicz wpadł w tak zwane wzmożenie. Czyli zaczął wyrzucać z siebie mniej lub bardziej sensowne tweety. Ja pozwolę sobie Państwu je zacytować hurtem, jeden po drugim, abyście mogli Państwo sobie ocenić, co się dzieje w głowie tego człowieka, który poczuł, że tonie. I zaczęło się. Najpierw zaczął od samokrytyki. Cenckiewicz pisze o samym sobie. Cenckiewicz robi agentów. Czekamy na część drugą, czyli rola Tomasza L. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy do 2022 roku. Pisze dalej, w oceanie głupoty i kłamstw jest jeden rozsądek. Sikorski twierdzi, że ja dobrałem sobie członków komisji likwidacyjnej. Zero dowodów i tylko pomówienia, a sam wydał zarządzenie z 22 lipca 2096 roku. 2006 roku. Nie, 2096 roku, proszę On pana. tak napisał. No to skoro napisał, to tak właśnie jest. Przecież jest poważnym człowiekiem, prawda? No. Nie mogę Super. się, Dobrze. bo on mnie Teraz. zbudował, więc nie wiem. Super pytania teraz lecą. Jeszcze lepsze są odpowiedzi Sikorskiego. Oglądajcie. Oglądacie konferencję Sikorskiego, to prezent. I zakończył 9 grudnia Przemysław Klimas. Były komandos i oficer zawodowy Wojska Polskiego grozi z imienia i nazwiska nam, mnie oraz Wojciechowskiemu śmiercią za udział w likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Zapamiętajcie twarz i nazwisko tego człowieka. Screen z dzisiejszego wpisu. No, faktycznie były żołnierz napisał dość emocjonalnie, że za zdradę państwa tak to należy mu się kary. Nie pisał nic o mordowaniu, tylko o wyeliminowaniu tych panów. Do rozumienia oczywiście z życia publicznego, a nie fizycznie, no bo jaką korzyść byśmy mieli z tego, że pan Cenckiewicz i pan Wojciechowski zostaliby fizycznie wyeliminowani, tak, no to żadnej, tak, no ja bym wolał widzieć obydwu w więzieniu, tak, albo nawet na wolności, ale z takim stygmatem zdrajców i zaprzańców, to byłoby dosyć ciekawe. Więc, proszę Państwa, duet Mili Vanilli, który cały czas jest aktywny, ale na przełomie 7-9 grudnia naprawdę dali czadu, zaśpiewali kilka dobrych Nowy piosenek. polski duet Mili Vanilli, czy Nowy, tak. Tak, Tyński, tak. Cenckiewicz. Mili Vanilli 2.0. Tak. No więc zostawmy spoconego Cenckiewicza i Wojciechowskiego, on też się pocił. I jeszcze mamy, proszę Państwa, tutaj miałem wątpliwość, czy zaczynać od pani profesor Niziołek, ale chyba zaczniemy od szefa hejterów, czyli wiceministra sprawiedliwości, pana Romanowskiego. W ogóle ciekawa postać. To jest, jak państwo wiecie, wiceminister sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej, pan Marcin Romanowski, który pochodzi z partii Solidarna Polska, przepraszam, Polska. Jest. Solidarna Rosja, co się wymawia nie Wolska, tylko Rosja. Poprawię. Dobrze, Solidarna Rosja, jedna Rosja, Taki. może być. Noż to, pojechali. Przepraszam, czyli jakby idziemy dalej. Marcin Romanowski. Kilka słów jakby przedstawię Państwu pana ministra Romanowskiego. Jest bardzo aktywny na Twitterze, jest takim hubem, takim centrum, przez które przewijają się hejterzy. Jest to grupa hejterów, którą on obserwuje, oni obserwują jego. Są to profile, które
Udało nam się zidentyfikować, kim ci ludzie są, przynajmniej w części. Troszkę ich zmroziło, kiedy napisałem, że jesteśmy po rozmowach z Irlandczykami, bo jesteśmy, gdzie biuro w Dublinie, biuro Twittera w Dublinie umożliwiło nam rozmowę bezpośrednią. Oczywiście tutaj rozmawiałem też osobiście z prokuraturą w Dublinie na ten temat, bo te wszystkie dane są w europejskim biurze Twittera w Dublinie. No ale żeby oczywiście mieć do nich dostęp, musi ruszyć śledztwo, no oczywiście ruszy, ale już zostały jakby te dane zebrane, więc pan Romanowski będzie jedynie musiał potwierdzić, że te osoby gdzieś tam były z nim powiązane. No ale to już zostawiamy jakby prokuraturze. Póki co pan Romanowski, proszę Państwa, jak to też sparafrazuje klasyka gatunku, jak ktoś zaczyna od kłamstwa, to gdzie skończy? Tak? Bo chciałbym zacząć od 2 grudnia, bo musimy tutaj to bardzo mocno podkreślić. Pan Marcin Romanowski, jak Państwo wiecie, chodzi o aferę ze sprzedażą obrazu Wasyla Kandyńskiego, znany malarz abstrakcjonista. Jego obraz, który został skradziony w 1984 roku z Muzeum Narodowego w Warszawie, nagle teraz wypłynął w Berlinie na aukcji obrazów w jednym z niemieckich domów aukcyjnych. Zrobię małą dygresję. Ten obraz pierwotnie był w Muzeum Narodowym, zniknął. Potem mamy gdzieś rok 1988, kiedy pojawia się ponownie, ale o tym za chwilę. I Ministerstwo Kultury rozpoczęło szturm modlitewny, że niemiecki dom to są paserzy. Ja 2 grudnia rano, chyba około godziny 8, pozwoliłem sobie napisać maila do rzecznika prasowego domu aukcyjnego, prosząc o komentarz. Rzecznik o godzinie 15 odpisał, a o 20 pan Romanowski napisał tak. Tak, Niemcy sprzedali na aukcji skradziony z Polski obraz. Z pewnością nie jedyny. Tak, było stanowisko polskiego konsula. Sprawa została nagłośniona przez media. I co? I nic. Do dziś nie ma żadnej reakcji ze strony Niemiec. Jutro znowu będą nas pouczać, na czym polega praworządność i demokracja. I proszę Państwa, pan Marcin Romanowski bezczelnie i ordynarnie po prostu kłamał. Kłamał i kłamie. Nawet jak śpi, to kłamie. Ponieważ o godzinie 15 z minutami rzecznik prasowa domu aukcyjnego w Berlinie odpisała mi, że i owszem, otrzymali tak od polskiego konsula zastrzeżenia, przyjrzeli się sprawie. Okazało się, że posiadacze obecnego obrazu nabyli ten obraz, tenże sam, w 1988 roku na aukcji w Londynie w słynnym domu aukcyjnym Sotheby's. Nabyli go w sposób legalny i legalnie go posiadali od tamtego czasu. Ponieważ pojawiły się informacje, że obraz pochodzi z kradzieży, w związku z tym dom aukcyjny sprzedaż wstrzymał do czasu wyjaśnienia sprawy przez prokuraturę i lub sąd. Pan Romanowski, ta informacja poszła w świat już po południu, pan Romanowski wieczorem pisząc to ordynarnie po prostu skłamał. Jeżeli by się zasłonił, że on nic nie wiedział, to znaczy, że też kłamie. Pan Romanowski najzwyczajniej zawsze chyba kłamie. Ale pójdźmy dalej. Co wypisuje pan Romanowski? Bo to jest bardzo ciekawa postać. Ktoś jest tak wypełniony kłamstwem, nienawiścią i wypisuje takie bzdury, że aż się robi niedobrze. I drodzy Państwo, też 2 grudnia. Sąd przyznał Radosławowi Sikorskiemu 700 tysięcy złotych od Jarosława Kaczyńskiego na pokrycie kosztów przeprosin w niemieckim Onecie. Takie są skutki zablokowanej w 2017 roku reformy sądownictwa. Gdyby zmiany weszły wówczas w życie, kasta nie mogłaby dalej niszczyć wymiaru sprawiedliwości. No, proszę Państwa, wiceminister sprawiedliwości komentuje wyrok sądu, nazywając sąd kastą i twierdząc, że ten wyrok jest skutkiem braku reformy sądownictwa. Wiceminister sprawiedliwości. No, czy Państwo sobie wyobrażacie, że w demokratycznym kraju
Panie redaktorze, no cała reforma, deforma wymiaru sprawiedliwości ma polegać na tym, że wyroki ma wydawać prokuratura, a sąd ma tylko i wyłącznie. A proszę pana, to tutaj pan nawiązał do słynnej logiki prawniczej Solidarnej Rosji, pana Zbigniewa Ziobry. Wedle tej logiki prawniczej, proszę państwa, jest tak, że jeżeli prokuratura decyduje się komuś postawić zarzut, To on jest winien. to jest oczywistym, że ta osoba jest winna. No bo jak można osobie niewinnej postawić zarzut? To jest mało tego. Mnie na przykład bardzo spodobała się zarzut, który sformułował niejaki pan Żaryn pod adresem Tomka Szwajgierta, który wypowiadając się publicznie niszczy ustalenia śledztwa. Ten Żaryn Stanisław, tak? Tak, znaczy nie, no to jest tego, no przecież tu wszystko było ustalone, a przychodzi człowiek, mówi, śmie coś mówić publicznie i niszczy pracę prokuratorów, no jak tak można, no. No ham. No po prostu, zamiast spokojnie po prostu przyznać się do winy, no to jest, u nich jest tak, że jak prokurator od Ziobry coś napisał, to sąd ma obowiązek przyklepać. Jak członek Prawa i Sprawiedliwości skierował pozew do sądu, to sąd ma obowiązek przyklepać. Jak ktoś spróbował pozwać członka Prawa i Sprawiedliwości, a nie daj Boże Jarosława Kaczyńskiego, jak na przykład Krzysztof Brejza, to sąd się nawet nie zbiera. Tutaj dał przykład jeden z sędziów, że sąd na rozprawie bez rozprawy oddala powództwo przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu i jeszcze obciąża kosztami tego prowodyra, żeby się już więcej odechciało chamowi po prostu najjaśniejszego prezesa, najlepszego na świecie, w Żoliborza po prostu ciągać do sądu. Przecież cała reforma, deforma sądownictwa polega na tym, że oni mają wygrywać w sądach. To reszta to jest, drogi Tak. panie, to już jest tego. Przecież mamy tak, mamy gigantyczny wzrost przestępczości. Gigantyczny. Przecież Ziobro teraz wprowadził te podniesienie tego progu przestępstw do tam ponad 800 zł. Przecież nie o współczynnik inflacji, tylko po to, żeby zepchnąć przestępstwa pod wykroczenia, bo inaczej musiałby pokazać ponad 40% wzrostu przestępstw, więc on po prostu spycha. I tak jest gigantyczny wzrost. Ten wzrost wynika z tego, że oni się nie zajmują przestępczością, oni się zajmują tylko i wyłącznie polityką. Śledzą ludzi, opozycję, biznesmenów, dziennikarzy. Oni nie mają czasu zajmować się No przestępcami. chociażby wczorajsza wizyta milicji. Pana redaktora. Proszę Państwa, ale to jest jeszcze mało. Pan Romanowski jest rasistą. Wyobrażacie sobie Państwo, że wiceminister sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej, kraju, w którym zawsze wszyscy znajdowali schronienie, od czasu Kazimierza Wielkiego, który przyjmował, kto się pojawił u nas. Czy to byli husyci, czy nie husyci, czy nie wiem. Ludzie, których ścigano ze względu na wyznanie czy brak wyznania, jakkolwiek. Każdy w Polsce znajdował schronienie i mógł sobie spokojnie tu żyć. Ale przyszedł pan Romanowski i teraz wiceminister sprawiedliwości w rządzie Rzeczpospolitej Polskiej, zamieszczając zdjęcie kibiców w Katarze, kibiców niemieckich, którzy przyjechali do Kataru, natomiast są to kibice niemieccy narodowości, prawdopodobnie arabskiej, któregoś z krajów arabskich. I pod zdjęciem tych kibiców o arabskiej urodzie napisał tak. Posłuchajcie Państwo. Niemieccy kibice wracają do domów. Wielu z nich na pewno ma niedaleko. Ja się tutaj nie Jest. zaśmieję, Właśnie nie. bo. Gdzie się można się śmiać z poziomu kolesia, który nawet nie ukrywa tego, że ma jakiś z tym problem. No ja rozumiem, że to. Ale dla mnie to jest coś niepojętego, bo możemy, nie wiem, mieć swój światopogląd, tak, mieć jakieś anse do takiej czy innej nacji, bo każdy ma prawo mieć dostęp do tego typu poglądów. To jest prywatna sprawa każdego człowieka, ale Każdy może mieć prawo być rasistą. oczywiście, tak, no, oczywiście ponosi tego konsekwencje, jeżeli głosi publicznie tego typu teksty. Ale proszę Państwa, no, wiceminister sprawiedliwości w rządzie Rzeczpospolitej, Może tak otwarcie, cóż ludzie powiedzą. to jest coś nieprawdopodobnego.
Ale... To nie jest Ministerstwo Sprawiedliwości. To ja nie wiem, co to Ale nie, jest. oni, ale oni są, ale nie, bo oni wychodzą z założenia, że większość ich wyborców jest rasistami i oni chcą, żeby ich wyborcy też ucieszyli się, że oto ich minister jest taki, jakim oni są. Ja przypomnę, że PiS jest pierwszą partią, która od 1968 roku, pamiętnego roku PZPR-owskiego, który sięgnął w kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy po antysemityzm wprost, deklarując, że wybór Rafała Trzaskowskiego sprawi, że przeleje on pieniądze, wypłaci on Żydom nienależne pieniądze. To był wprost zarzut, który szedł z telewizji publicznej Jacka Tak, to Kurskiego. prawda. I to jest to, ale to mówię, że to jest tak prymitywna władza, która, jeżeli takie rzeczy oni robią dziś, gdy jeszcze jest przestrzeń, gdzie mamy tą dyktaturę w budowie, gdzie jeszcze tej dyktatury nie ma, no przy czym Jarosław Kaczyński ubolewa, że jaka tam dyktatura, jak oni tu mogą pyszczyć. No mogą pyszczyć, bo i dlatego pyszczą. Bo Jarosław Kaczyński chciałby, żebyśmy już pyszczyć nie mogli, żebyśmy się bali, że nas właśnie do pana będzie już codziennie przychodzić policja was spisywać, no bo to raz spisać to mało, trzeba wpadać codziennie, sprawdzać, czy się dane nie zmieniły. Ja przypomnę, że to jest ich standardowa metoda, że Tomkowi Szwajgertowi, żeby go doprowadzić do szału, to po zainstalowaniu Pegasusa wyzywali mu na świadka nieżyjącą córkę, która zmarła w tragicznych okolicznościach, po to tylko, żeby wywoływać traumę w domu, żeby wywoływać łzy i patrzeć, a nuż widelec po prostu nie wytrzyma i strzeli któregoś z policjantów, albo dojdzie do jakiejś innej przepychanki, tego będzie można zakuć w kajdanki, Ja wyprowadzić. muszę się przyznać Państwu tak, że też mam do tego stosunek osobisty, tak, bo w trakcie nękania mnie i mojej rodziny, nie wiem kto personalnie, ale oczywiście się przecież dowiemy, znaczy wiemy kto za tym stoi, ale jeszcze chcemy to sobie ustalić, wysłano do mojej byłej żony, która mieszka w Szczecinie, jest osobą na rencie, jest osobą ciężko chorą, wysłano policję, żeby rozpytywała o mnie. Tak przeżyła naprawdę koszmar, wpadła w psychozę i w lęki, co jest absolutną podłością. Tego typu metody to są metody ubeckie. Zresztą oni doskonale wszystko. Ale oni to robią, to wie pan. Tak, ale oni doskonale wiedzą, gdzie ja jestem, gdzie mieszkam, tak, co robię, ale jakby chcą nękać, to jest jedyne, na co ich stać. Mnie to zupełnie nie rusza, tylko krzywdzenie osób niepełnosprawnych jest jakąś naprawdę skrajną podłością i za to oczywiście zapłacą i to dosyć sporo i grubo. Ale wracając do pana Romanowskiego, bo nie chciałbym uprawiać tutaj prywaty, tak, czy wzbudzać Trochę uprawiliśmy ostatnio. państwa sympatii, bądź antypatii, nie wiem, kto nas tam będzie oglądać dzisiaj. Jedni i drudzy, bo więcej tej Jedni strony. i drudzy, to tym, którzy są antypatyczni, to mówię, że na mnie to nie robi większego wrażenia, więc możecie mi skoczyć na puklesz albo po kawę, a tych, u których wzbudzam sympatię, to powiem wam, że drodzy państwo, że no moja była żona jest naprawdę zacnym człowiekiem, tak, mamy cały czas ze sobą kontakt i zrobienie jej krzywdy to było najgłupsze, co mogli zrobić, bo ja mam taką naturę, że zawsze staję w obronie słabszych. Więc, że tak powiem, im troszeczkę kota pogonię. Ale zostawmy to. Pan Romanowski, bo do tego chciałbym nawiązać, ale zanim nawiążę do pana Romanowskiego, to się na chwilę cofnę do lipca 2022 roku, kiedy następuje rzecz niesamowita. Proszę państwa, pana, nie wiem, czy on jest ministrem, chyba jest Rzymkowski, kojarzycie na pewno Rzymkowskiego. Taki mały, sympatyczny, przysadzisty grubasek, sympatycznym uśmiechu, no, nosi często nazistowską czapkę zimą, tak zwany kaczy kuper, tylko mu tej brakuje, to ten kopf tutaj. I proszę Państwa, on się rok temu fotografował ze swoim papą, wrzucał to na Twittera w takich dwóch takich samych sweterkach. I proszę Państwa, w lipcu się okazuje, że ojciec pana Rzymkowskiego zostaje zatrzymany przez ludzi Ziobry pod zarzutem seksualnego molestowania członka rodziny. Wyobrażacie to sobie? Ojciec piewcy moralności, czystości, wartości rodzinnych okazuje się seksualnym drapieżcą. Media określiły, że to było to molestowanie członka rodziny. Nie wiem, kogo ten pan molestował. Jakby nieoficjalnie gdzieś tam się mówi. Nie, bez żadnych spekulacji, panie Tomku. Dobrze, to nie będę mówić, co tam wiem. I proszę Państwa, tak zacząłem właśnie od tego,
że ten człowiek zostaje zatrzymany, to jest w końcu ich człowiek, pośrednio. Pan Rzymkowski dalej działa w partii, nie poniósł żadnych konsekwencji, nie wiadomo o co chodzi. Natomiast pan Romanowski 2 grudnia pisze tak. Prezydent podpisał przygotowaną przez ministra Ziobro nowelizację kodeksu karnego. Wprowadza ona zaostrzenie kar dla najbardziej zwyrodniałych morderców, pedofilów i gwałcicieli. Skoro nie ma dla nich kary śmierci, to musi być bezwzględne dożywocie. Koniec z pobłażliwością. I w kolejnym wpisie napisał tak. Więzienie to nie sanatorium. Skończyliśmy z przywilejami dla więźniów. Nie było żadnych przywilejów, to jest szczucie tak naprawdę. Tak, oczywiście, ale proszę Państwa, pomyślcie o tym. Tak, przepraszam, wszedłem Panu w słowo. Ja myślę, że jednym z programów, oni nie mają, Solidarna Rosja, partia Zbigniewa Ziobry, nie ma żadnego programu dla Polski. Oni mają hasła. Upodlanie ludzi, którzy są pozbawieni wolności, czy to w formie wyroków już prawomocnych, czy to w formie aresztów, które Ziobro zrobił za swoich rządów, z aresztów przechowanie podejrzanych. Mieliśmy kłopoty tak czy siak już wcześniej, z poprzednich rządów, za dużo osób trafiało do aresztów. Areszty nie są karą. Areszty są, mają być tylko i wyłącznie zabezpieczeniem właściwego procesu. Oni uczynili z aresztu mechanizm wymuszania zeznań, przyznawania się do winy. Doskonale to było widać na przykładzie na przykład procesu Stanisława Gawłowskiego, senatora Platformy, który został wrzucony jako poseł na kilka miesięcy do aresztu. Sąd wyraził, czy ten Sejm wyraził zgodę na uchylenie immunitetu. Nie było tak naprawdę nie było żadnego powodu, dla którego on do tego aresztu miałby trafić. Poza tym, żeby go właśnie po prostu złamać, żeby się przyznał. Ale o co chodzi na tym procesie? Na tym procesie występuje jakiś człowiek, którego obciążył i pierwsze od tego zaczyna, to przeprasza i mówi, że obciążył, bo chciał wyjść z aresztu. A to był jedyny sposób, żeby wyjść z aresztu, to znaczy złożyć obciążenia, wyjaśnienia obciążające senatora Gawłowskiego. I tutaj mamy do czynienia ten mechanizm. Oni tworzą tutaj izbę tortur. Nie było żadnych przywilejów w tych aresztach. W stosunku do Europy Zachodniej, to jesteśmy wręcz jakimś skansenem prymitywizmu. Z wrzucaniem ludzi do aresztów i do więzień nie chodzi o zemstę, tylko chodzi o to, żeby winnych resocjalizować i przywracać społeczeństwu, a areszty, no panowie, powiem szczerze, są bardzo dużymi optymistami, panie Tomku, pogarszając te warunki aresztów i biorąc pod uwagę o to własną perspektywę, bo ja... No właśnie, ja chciałem do tego nawiązać, że oni zaostrzając te warunki, chyba jest to strzał w stopę, bo jeżeli już trafią do tychże aresztów, tudzież więzień, to łatwo nie będą mieli, ale muszę Państwu powiedzieć, że system penitencjarny w Polsce będzie wymagać reformy i będziemy musieli to zrobić. My jako suweren, czyli przecież też i ci, których my będziemy wybierać za niedługo, bo areszty wydobywcze, w ogóle tak instytucja tego aresztu takiego tymczasowego, tej sankcji aresztowej, jest pewną patologią. Jest patologią, która prowadzi do strasznych rzeczy. Ja pamiętam sprzed lat, z lat 90., sytuację, w której część z Państwa pamięta mafię pruszkowską, wołomińską, była też i mafia trójmiejska. I proszę sobie wyobrazić, że taki był słynny gangster, Państwo na pewno go przecież znacie nawet z filmu, pseudonim Nikoś. On miał też swoich tam żołnierzy i kiedy policja nie mogła sobie poradzić z nimi w kontekście rozbicia tej mafii, zaczęła zatrzymywać różnych tych jego tam chłopaków, gangsterów, bandytów i tak dalej, stawiając im najprzeróżniejsze zarzuty, po czym przez wiele, wiele lat trzymając ich właśnie w takich aresztach. Czyli proces się nawet nie rozpoczął, a taki człowiek siedział przez wiele lat w areszcie. Później się okazywało, że jest niewinny, no nie mógł uczestniczyć w procederze mafijnym, gangsterskim, więc jak wychodził po 8 czy 9 latach z takiego aresztu, był już wrakiem człowieka i raczej gangsterem już nie był. Więc jakby ta kwestia tego aresztu wydobywczego i sankcji aresztowej będzie musiała wrócić. Proszę Państwa, jakby chcąc pana Romanowskiego w jakiś sposób to już zakończyć, chciałbym jeszcze przytoczyć to, co
pan Romanowski napisał a propos przemocy domowej. Pan Romanowski napisał tak, że ustawa antyprzemocowa uchwalona przez Sejm zdecydowaną większością głosów. Wzmacniamy ochronę najsłabszych. Już dziś Polska może pochwalić się jednymi z najwyższych standardów ochrony ofiar przemocy domowej na świecie. Razem ze Zbigniewem Ziobro dbamy o polskie rodziny. No muszę Państwu powiedzieć tak, że wczoraj jak z Maksiem byliśmy tutaj w domu Ani, tak kiedy pojawiła się policja, to mój syn wpadł w panikę. W panikę, bo myślał, że będą chcieli mnie zabić. To tyle a propos przemocy domowej. Powiedzmy sobie wprost, no, Ziobro jest mistrzem robienia haseł, z których tak naprawdę nic nie wynika. 7 lat jego rządów jest to rozpieprzenie sądów, już nawet nie pod względem politycznym i wyroków, no, bo to jest oczywiste, ale przede wszystkim pod względem tego, że sprawy trwają dłużej. Zwykli ludzie nie mogą się dopchać po swoje roszczenia cywilne, po jakieś wyroki w sprawach sensownej długości. Prokuratury leżą, wymiar sprawiedliwości leży, a ten tylko wrzeszczy suwerenność, suwerenność, suwerenność. Już na końcówce naszej rozmowy ja sobie pozwolę zacytować cytowaną bardzo szeroko wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego. To mamy wypowiedź z 11 grudnia, z niedzieli, gdzie podczas zgromadzenia polskiej wsi w Przysusze Jarosław Kaczyński ogłosił: wieś staje się zamożniejsza, osiągnęliśmy obiecany europejski poziom dopłat, ale będziemy robić więcej. Naszym celem jest, by poziom życia na wsi nie różnił się od tego w Śródmieściu Warszawy. No i wpisał mu się redaktor, notabene też z Historii bez cenzury, ale też rolnik, redaktor Marcin Tyc, z takim komentarzem do tego tweeta. Sprawdźmy zatem. Malta 600 euro dopłaty, Grecja 500 euro, Holandia 410 euro, Belgia 360 euro, Cypr 350, Włochy 350, Austria, Francja, Węgry 260, Polska 220 euro. No i zadał pytanie, to jest ten europejski poziom, bo to grupa razem z Bułgarią i Słowacją. No, drodzy Państwo, teraz rozumiecie, dlaczego PiS musi się zabrać za cenzurowanie internetu. No przecież nie można tak bezkarnie ośmieszać prezesa. Skoro prezes powiedział, że jest europejski poziom dopłat, to nie wolno tego kwestionować. Czy ja mogę jeszcze wziąć Samuela Pereira? Panie redaktorze, no Samuela Pereira wszyscy znamy. Państwo wiem, że go też znacie, lubicie. Pseudonim Wanna z czasów okupacji. Chronił się w tej wannie przed bezdusznym komornikiem, który próbował wrócić mu pozew przed sąd, na którym Pereira zapewne spodziewał się rozstrzelania. Drodzy Państwo, pan Samuel Pereira jest bardzo specyficzny. To jest młody człowiek, relatywnie młody, jest dużo młodszy ode mnie i on jakby abstrahuje od układu odniesienia, jak to swego czasu powiedział Jerzy Sztur w Seksmisji. Pan Samuel, no on podróżuje w tej czasoprzestrzeni, mu się mylą postaci, zdarzenia i to wszystko mu się to pomerdało dokumentnie, jest taki miszmasz. Ale ja muszę go dzisiaj zacytować w kilku tweetach, ponieważ on obsesyjnie nienawidzi mecenasa Romana Giertycha, którego wiecznie chciałby połączyć z czymś albo kimś. Bardzo przeżywa, jeżeli gdziekolwiek się mecenas Giertych pojawia. To wynika z jakiegoś kompleksu, tak? I po prostu jakiegoś strachu przed mecenasem Giertychem, bo mecenasa się można obawiać, jeżeli ma się coś za uszami. Ale słuchajcie, drodzy Państwo, posłuchajcie tego, co wypisuje Samuel. Zaczynamy od 2 grudnia. Zamiast merytorycznej debaty, prowokacje i zadymy, narzekaliśmy na zachowanie samoobrony, a Platforma Obywatelska mogłaby się od niej uczyć kultury. Po tym wpisie wiadomo, że pan Pereira chyba nosił tak zwane gacie z klapą,
za czasów samoobrony i na stojąco pod szafę wchodził, bo nie do końca pamięta, jak zachowywała się samoobrona, potrafiła się zachować. Natomiast Platforma Obywatelska zachowuje się naprawdę w sposób jak najbardziej parlamentarny, za co ja ich codziennie ganię, bo mówię, że czasem trzeba pięścią w stół walnąć, a oni się bawią w jakieś konwenanse i panie pośle, pani posłanko, tiutiurutiu, pierdu, pierdu. Nie, to trzeba pięścią w stół czasem i paszoł ty! I już, nie? To wtedy działa. Bo na pisowców to jest jedyna metoda, kij i marchewka. Oni wtedy rozumieją akurat. Tak, oczywiście. No przecież jak Chorała na rynku w Kartuzach tam próbował perorować, wokół niego ci pisowcy, to ja powiedziałem w pewnym momencie, jak oni zaczęli tam pyszczyć. Ja mówię, czy ja rozmawiam z wami, czy z ministrem? Z ministrem. Ja mówię, to mówię, nie odzywajcie się niepytani. Przyjdzie wasza kolej, to będziecie mówić, a teraz milczeć. I tyle. I tam te dziadki zaczęły coś tam burczeć pod nosami. Widziałem, nie burczeć mi pod nosem? Mówię, no, cicho być. No. I teraz tak Samuel idzie dalej. Wrzuca zdjęcie Donalda Tuska z Władimirem Putinem i podpisuje to tak. To politycy, którzy nie tylko romansują i wspierają interesy Władimira Putina, ale są także bezpośrednio na liście płac Kremla. Odważnie. Ja próbowałem tłumaczyć Perejrze, że on totalnie nie rozumie dyplomacji i tego, co się działo w 2008-2009 roku, nie rozumie geopolityki i też nie rozumie języka dyplomacji. Bo kiedy pan Ned Price dzisiaj, czy tam wczoraj, czy przedwczoraj wystąpił i powiedział, że Stany Zjednoczone absolutnie nie namawiają Ukrainy do kontrataku na terytorium Rosji, to znaczy, że się od tego dystansują, a tak, że jakby nie będą reagować. Język dyplomacji jest naprawdę czasem trudny. No pan Samuel go nie rozumie. Pan Samuel rozumie to, że ma zarabia miesięcznie tak. 25, 30 za to, 5 tak, tysięcy. Jak państwo wiecie, pani Basia Kurdej-Szatan, którą z tego miejsca serdecznie pozdrawiam panią, bo bardzo panią lubię, jest pani prześliczną kobietą i świetną aktorką. Jak państwo wiecie, została uniewinniona przez sąd za to, że w bardzo emocjonalnym wpisie napisała, co myśli na temat Straży Granicznej. No wczorajszy superwizjer TVN, który pokazał przerażający materiał o ośrodku dla cudzoziemców, to nie wiem, trąci już obozem koncentracyjnym prawie, że gdzieś w którymś momencie pani Basia Kurdej-Szatan emocjonalnie wypowiedziała kilka słów na ich temat. Oczywiście zrobiła się afera, firma Play ją wyrzuciła z reklamy. Trzeba będzie się któregoś dnia spytać firmy Play, jak się z tym czuje. I teraz ostatnio pani Kurdej-Szatan została zaproszona przez Gazetę Wyborczą do reklamowania ich prasy. I to bardzo dotknęło pana Samuela Pereira. I ja zacytuję państwu tego tweeta. Uwaga, będą brzydkie słowa. Dziwię się, że w ogóle pan Pereira używa publicznie brzydkich słów. Wstawił to w cudzysłów, ale to nie jest to żaden cytat. To jest po prostu bezczelność. Napisał tak, cytuję. Kurwa. Kurwa, co tam się dzieje? Fake newsy i język nienawiści w świątecznej promocji. Barbara Kurdej-Szatan poleca. A propos Gazety Wyborczej. Ja widzę, że pan Samuel to już powoli nie trzyma ciśnienia. Z kolei też wysyła swojego Totum Fackiego, pana Radosława Poświńskiego, przepraszam, to państwo znacie. Ten sympatyczny dżentelmen, który był kiedyś nawet skinheadem. Bo też a propos skinheadów, to pan Pereira w kółko jak mantrę powtarza, że któryś tam z pracowników mecenasa Giertycha był kiedyś skinheadem. Ja też byłem skinheadem. Czy ja wyglądam na jakiegoś neonazistę, czy faszystę, czy Bóg wie kogo? No nie, no mam krótkie włosy, zgadza się. Też nosiłem glany i lotniczą kurtkę, ale to było, proszę państwa... Ale to było 40 lat temu, no nie, 38, no. No więc co? To teraz znaczy, że co? Że Pereira ma... Pereira po prostu wykonuje swoją pracę najlepiej, jak umie, a że niewiele umie, no to... Niewiele umie. Ale wysyła tego Poświńskiego, proszę państwa, jak jesteście na takich demonstracjach, to musicie tego Poświńskiego tam przyuważyć, tak? Bo on na przykład pisze tak, Pereira, bo mu ten jego tam Totum Facki doniósł, że w Zielonej Górze wyprodukowano seryjnie plakaty i wręczono ludziom, żeby trzymali. To jest zarzut poważny. Może poseł Waldemar Sługocki, schowany w drugim rzędzie, powie, kto i za jakie pieniądze to zrobił. Ale tam było 6 plakatów. Panie Samuelu, no takie plakaty to ja mogę w domu sobie wydrukować, na drukarce A3. No
Puknij się pan w głowie. W czasach, kiedy jeszcze Pereira próbował mnie atakować przy użyciu, uwaga, Pereira otrzymywał informacje z moich podsłuchów, którymi atakował na Twitterze i wydawało mu się, że na mnie to zrobi jakieś wrażenie. Natomiast to tylko pokazuje. Potem skompromitował się do reszty, publikując już na wprost ukradzione treści, bo u mnie to po prostu posługiwał się informacją kradzioną, która zresztą była zostawiana w różnych miejscach, w różny sposób. Pan zna tę technologię, że informacja pomalowana mówi, z którego się korzysta zasobu. I to też właśnie pokazuje, że koleś, który mieni się być dziennikarzem i przyjmuje materiały takie, jak puścił w sprawie, bo przypomnijmy, Pereira przeszedł do historii Polski jako facet, który zaatakował szefa kampanii opozycji materiałami ukradzionymi z jego telefonu, przy czym te materiały zmanipulował w taki sposób, żeby łatwiej było przedstawić. Ponieważ te materiały niczego nie wnosiły, no to takie zmanipulowano, żeby można było zasugerować, że Krzysztof Brejza, wtedy poseł i szef kampanii, a dziś senator, szef kampanii Koalicji Obywatelskiej, jest hejterem. I kiedy powiedział, że jest w stanie odebrać pozew w tej sprawie i dostał ten pozew, to go nie odbierał. Jak mu przyszedł komornik, to schował się w wannie i wysłał nieletnie dziecko, które mówiło, że tata mówi, że nie ma go w domu. No i to jest taki człowiek, więc no, powiem szczerze, dla mnie Pereira jest zerem z innego powodu. To ja w takim razie jeszcze przytoczę jeden wpis, no nie ostatni. A ja tylko chciałem powiedzieć, z jakiego powodu Pereira jest zerem. W 2012 roku Pereira razem z Pawłem Miterem wziął udział w prowokacji dziennikarskiej, bardzo znanej, przeciwko sędziemu Milewskiemu, który kosztował sędziego Milewskiego degradację, ale skończył się dla Pawła Mitera zarzutami. Pamiętam. I ponieważ Pereira był razem z nim, to prosił, błagał, płakał, żeby Paweł Miter wziął całą winę na siebie, ponieważ on ma małe dziecko i nie może pójść siedzieć. No bo zarzut polegał na tym, że się podszyli pod pracownika kancelarii premiera, co ich zdaniem prokuratury ówcześnej, nie działającej na zlecenie rządu Donalda Tuska, bo była akurat prokuratura niezależna w tym czasie kompletnie od polityków, kierowana przez wyznaczonego przez Lecha Kaczyńskiego Andrzeja Seremeta. No i postawiła ten zarzut. Paweł Miter nie powiedział nic o Pereirze i o jego udziale w tej sprawie. Pereira nie dostał zarzutów. Natomiast mamy do czynienia z taką sytuacją, w której potem Pereira zaatakował na łamach TVP Info kierowanego przez siebie Pawła Mitera, który oszczędził mu wyroku skazującego, być może także aresztu, bo Paweł kilka dni przesiedział wtedy w areszcie. I ja rozumiem polecenia służbowe, ale bycie takim, no, sami sobie Państwo odpowiecie, kim jest facet, którego prosiłeś o wzięcie winy na siebie, którego potem w ramach swoich jakkolwiek rozumianych obowiązków służbowych atakujesz. I tylko tyle. Jak będzie po niemiecku niedobra pytać? Pyta Samuel Pereira. Nicht gut zu fragen, panie Samuelu. Nicht gut zu fragen. Tak, żeby pan zapamiętał. Nicht gut zu fragen. Zu fragen. Nicht gut. Nicht gut. To już pan wie. Teraz dalej pan Pereira pisze, przypomina mi to autentycznie te teksty z Radia Maryja, które tam strasznie opluwały wszystkich z Platformy Obywatelskiej. No posłuchajcie państwo takiego wpisu. Ani w tym logiki, ani sensu, styl zostawiam już na boku. Wiem, że Twitter wymaga pewnej intelektualnej spójności myśli. Trzeba się zamknąć w 480 znakach i przekazać coś, co należałoby opisać w 12 500 znakach. Więc jeżeli ktoś tego nie potrafi zrobić, to nie powinien siadać do Twittera. Prawda, panie redaktorze? Prawda. I kończymy, prawda, panie redaktorze. Dobrze. To tylko na koniec przeczytam państwu. Giertych kolportował rosyjską propagandę w sprawie eksplozji w przewodowie plus insynuację przeciwko Polsce, że planuje rozbiór Ukrainy. Sikorski prowadził prorosyjską politykę, a teraz dał pociski propagandowe Rosji po wybuchach Nord Stream. Dziś razem bronią WSI. Głupcy czy piąta kolumna? Okej, boomer.
Dziękuję. Tak komentując, no, powiem w ten sposób. Pereira próbuje komentować tak jak to Pereira rozumie pewne rzeczy. Najgorsze i najśmieszniejsze będzie w tym wszystkim, drodzy Państwo, kiedy na samym końcu wyjdzie na to, bo naprawdę nie trzeba mieć teczki Antoniego Macierewicza, żeby dziś powiedzieć z całą odpowiedzialnością: Antoni Macierewicz jako polityk, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, działa na rzecz Rosji. Działał na rzecz Rosji jako likwidator wojskowych służb informacyjnych, działał jako minister obrony narodowej. Polska po jego rządach jako ministra obrony narodowej stała się mniej bezpieczna. Został odwołany pod naciskami sojuszników, pod naciskiem dokładnie amerykańskim. Amerykanie powiedzieli, jakie mają zastrzeżenia, i pan prezydent Andrzej Duda, który nazywał pana Antoniego Macierewicza człowiekiem stosującym ubeckie metody, to są dosłowne cytaty z publicznych wypowiedzi Andrzeja Dudy, dał mu order Orła Białego. No, dla mnie to jest tak. Ja nie zrozumiem nigdy. Znaczy nie, dla mnie to jest, nie, dla mnie tylko chciałem podsumować, że jestem ciekaw, jak oni wszyscy będą, ci wszyscy propagandziści będą wyglądać, przepraszam za określenie, z opuszczonymi spodniami, jak wyjdą te rosyjskie powiązania obecnej władzy, bo one są gigantyczne, one się nie ograniczają do Antoniego Macierewicza, one są, zresztą to było tak jak dosyć mocno wypowiedziane, wyartykułowane u pana generała Pytla, byłego szefa SKW, w słynnym wywiadzie dla Gazety Wyborczej, który popełnił tylko moim zdaniem jeden drobny delikt, to znaczy niepotrzebnie powiedział, że ataki na Dworczyka są prowadzone przez Rosjan tudzież Białorusinów, bo reszta analizy mówiąca o tym, że Rosjanie już tu są, że mamy do czynienia z gigantycznym obecnością Rosjan w interesów rosyjskich w polityce Prawa i Sprawiedliwości, jest w 100% prawdziwa. Jestem ciekaw, drodzy Państwo, jak się wtedy Pereira odnajdzie, jak się odnajdzie na przykład taki Rafał Ziemkiewicz, jak się odnajdą ludzie, którzy dziś twierdzą wszem i wobec, że to oni są w drużynie, która walczy z Rosją. To jest ciekawe. Panie redaktorze, czy ja mogę na koniec, na taki koniec, jakby podać kilka cytatów doskonałej dziennikarki, ulubienicy wszystkich, wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego. Pani Joanna, czy mogę? Może pan. Dziękuję. Proszę Państwa, pani Joanna Miziołek, lubiana przez Was wszystkich, jej wpisy naprawdę mnie inspirują i chciałbym kilka z nich przytoczyć bez komentarzy dodatkowych. Pani Joanna pisze codziennie coś nowego, ale naprawdę... Już prosimy. Ależ Warszawa jest piękna, widok na Plac Zamkowy i Wisłę zapiera dech. A MON woli odmrozić sobie, a raczej nam uszy. Aha, ha, 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 aha, ha, ha, ha. Minister z łaciny znaczy sługa, tak dla przypomnienia. Ha, 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 ha. Bum, nieoficjalnie. PiS podniesie emerytury rolnicze do najniższej emerytury. Wojna, drożyzna, a sondaże wciąż niezłe. Dlaczego PiS-owi nie spada? Są trzy powody. Dziękuję. Powiem Państwu, że jestem częściowo odpowiedzialny za panią Miziołek, bo mogłem ją wyrzucić wcześniej z pracy, jak była moją praktykantką we Wprost w 2008 roku. Szanowni Państwo, polecam Historię bez cenzury i artykuł redaktora Wiejskiego na temat agentki Mossadu, bardzo pięknej zresztą. A także, drodzy Państwo, mój tekst Atomowy Putin, a także, drodzy Państwo, zapraszam na portal wieści24.pl, którego jesteśmy redaktorami. Na tym portalu, drodzy Państwo, jest lista ponad 830 afer pisowskich, które polecamy lekturze i udostępnienia. A Państwu mówimy do zobaczenia. Warszawa jest piękna. Aha, aha.